Siema widzowie, dzisiaj zrobimy coś troszkę innego niż typowe kończenie eventów i dostanie 100 punktów. Robimy małą przerwę, po pierwsze, robimy małą przerwę od openingu tutaj tych rzeczy, bo chcę pozbierać troszkę tych punktów. Jak widzicie, za 4 minuty będzie ten event, no tutaj żółwia mogę dostać. Wow, wszyscy się cieszymy, tak naprawdę mam to totalnie gdzieś, ale pojawiła się bardzo ciekawa rzecz, w której chciałbym dzisiaj wziąć udział. Mianowicie mamy właśnie event dla VIP-ów, tylko i wyłącznie dla VIP-ów i jest to Shake the Earth. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, nie mam pojęcia, co tu muszę zrobić, wiem tylko, że mi się ten gość bardzo podoba i chyba ja go ostatnio trafiłem, tak, to był ten, chwilę, możemy szybko, a tak, to był ten, dokładnie, także tego dinozaura, którego tutaj dostałem, o, który wygląda, ojejku, przepięknie, no to po pierwsze trzeba go postawić w tym miejscu. Po drugie, trzeba wbić mu poziom na 10. No, statystyki ma takie, wiecie, mogły być lepsze, ale nie są też jakieś bardzo złe. Tego też drugiego musimy sobie odebrać. I trzeba będzie dołożyć kolejne dwie legendy do wykluwania się. To też się na pewno przyda, więc fajnie. Weźmiemy sobie tutaj. I po prostu będę chciał wziąć udział w tym evencie, bo dobrze byłoby, gdybym coś tam wygrał. Oczywiście nie ma szans na tą główną nagrodę, ale że jeszcze tego nie grałem, to po prostu zamiast kończenia nudnego eventu, chociaż i tak mam jeden event do ukończenia, no to po prostu zrobimy coś takiego. Wiadomo, zostawcie lajka, jeżeli seria wam się podoba i jeżeli chcecie więcej odcinków z tej pięknej gry, jaką jest Jurassic World. Wrzućmy sobie chyba ciebie wrzucę. 9 godzin, niech będzie. I do tego dorzucamy dwie legendy, które tutaj właśnie są, czyli Kentrosaurusa, 6 dni. Ała, boli. Za każdym razem, jak to widzę, to mnie boli naprawdę, bo kolejne 7 dni tak naprawdę będę musiał czekać, aż się wykluje. No ale niestety tak to tutaj działa w Jurassic World, w Jurassic Parku, nazywajcie to jak chcecie. Odbierzmy sobie kolejną nagrodę i... A, tylko jeden. No to... Tak średnio bym powiedział. Jeżeli chodzi o questy, to mam ile? 292 tysiące. Tragedia. Niestety nie udało się tutaj nic więcej zrobić. Czy mam coś ciekawego do scalenia? Weźmy sobie to. 30 minut, spoko. I mam nowego właśnie pretendenta, właśnie nie pretendenta, tylko nowego dinozaura, którym będę mógł walczyć. Tą paczkę chciałem zrobić, ale zobaczyłem, że mamy jeden na jednego, a ja nie mam po prostu dinozaura, który mógłby sobie z tym poradzić, więc odpuściłem. Jeżeli chodzi tutaj, to chcę tylko zobaczyć. O, no to jest silny. No to jest nawet bardzo silny, bym tak powiedział nawet. Ale nie będziemy tego używali, bo chcę dzisiaj właśnie z tym eventem coś podziałać, ale wiadomo, jeden eventik musimy wykonać, no bo tu jest... wiecie, to są eventy typu musi się wykonać, inaczej będziesz głupkiem, jeżeli po prostu tego nie zrobisz. A ja nie jestem głupkiem, przynajmniej za takiego się nie uważam, więc szybciutko sobie to ukończymy. Później pójdziemy na ten event i no też kusi, nie? Żeby te brązowe nagrody, jako że tam jedną bitwę rozegrałem, żeby to zrobić. Właśnie po to, żeby mieć troszeczkę tych więcej punktów. Ale w sumie ja już tak tego, tak często robię te eventy, więc mogę te brązowe, powiedzmy, pomijać albo sobie nie będę ich pokazywał po prostu na filmie. Jedną z tych rzeczy po prostu będę robił. Dobra, bierzemy 5 punktów. Szybką kasację przeciwnika robimy. I z tego może polecieć legenda, dlatego wiadomo, to wam pokazuję. A z tych brązowych, no to może polecieć jedynie nic. Po prostu nic, co by mnie interesowało. O kurde, ale mi przypierdzielił. Co jest? Nie sądziłem, że aż takie obrażenia mi zada. Dobra, dajmy 3 punkty i szybko 2, bo nie wiem w sumie... Okej, mogłem w sumie 2 punkty dać. I też by było... I też by wystarczyło, żeby pokonać tego przeciwnika. I tu mamy 0-0, 4 punkty. Użyjesz 4? Nawet jeżeli użyjesz 4, to nic to nie da. I tak ciebie zmiotę w kolejnej rundzie, no bo sobie troszkę punktów odłożyłem i nawet nie będzie mi potrzebny ten mamut. No i na razie zbieram, tak jak mówiłem, sobie wszystkie na 10 poziomy. Dopiero jak już będę miał naprawdę armię, to zaczniemy je ulepszać, bo teraz wiecie, cały czas miałem, jeszcze lepszy dinozaur, jeszcze lepszy dinozaur, a to nie o to chodzi, znaczy o to chodzi, ale też trzeba pamiętać o tym, że, o nie, no dlaczego ciebie, jesteś najgorszym ściekiem, jakiego mogłem trafić, serio, jest obrzydliwe. Że takie coś się wydarzyło. Dobra, 49 sekund, niestety nie mogę tego jeszcze odebrać. Czy mam coś jeszcze do odebrania? Tak patrzę na szybkości, ale nie, możemy sobie to zrobić. I co, bierzemy battle, bierzemy to, bo to jest o tyle fajny evencik, że można tutaj 2 wygrać. Ale jak sprawdzałem, jakie są nagrody, no to mogę to dostać, okej. To jest moja taka początkowa nagroda, którą każdy dostaje. A jeżeli będę miał... Kurde, nie wiem jak to zobaczyć teraz. Jak zobaczyć te nagrody? Tutaj?
Nie, nie tutaj. Ale wczoraj sprawdzałem normalnie, jakie są nagrody za dane miejsce, czy coś takiego. I też nie wiem, o co chodzi, ale klikamy battle. O, nie wiem, z kim będę walczył nawet. No to weźmy sobie tak. Roślinny, wodny i mięsożerny. I ja to rozumiem, że to jest walka z innymi graczami, tak? Chyba na tym to polega. Zaraz zobaczmy, kto będzie moim przeciwnikiem. Tu szuka mi szuka. To są chyba jakieś rankedy, tak bym powiedział. Co? Przecież... Co? Co? Pierwszy raz to gram. Przysięgam, że gram to pierwszy raz i nawet widać to pewnie, że gram to pierwszy raz, bo to, co mój przeciwnik wystawił, to aż mi głupio jest. Jest mi naprawdę głupio. Ojejku, jak próbuję atakować. No dobra. Miejmy to z głowy. Miejmy to z... Ja myślałem, że tu z najlepszymi będę walczył, ale jak w zasadzie to działa dokładnie? I ile mam czasu na wbicie tej rangi? Kurde, taka kwaśna sytuacja. Ja tutaj najlepsze stworzenia, inno minusy i tak dalej, a tutaj jakieś częste, widać, że nowy gracz i nie wiedział dokładnie o co chodzi. No ale dobra, no czasami tak jest, nie? Że musisz dostać po dupie, żeby później się podnieść i być silniejszym. 1279. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. O, Wiktory, czy ta osoba po prostu wyszła, czy ja już załatwiłem 4 dinozaury i nawet nie zwróciłem na to uwagi? Możliwe, że to pierwsze. I co teraz? Gratulacje. Tap to continue. 20 pucharków mam. Aha, tu to 50. Okej, okay. Prey will unlocked. Co? To już? Koniec? Co tu się będzie dalej działo? Ale się czuję zagubiony. Battle i mogę... No, mamy top, Jurark top 50 players. A, i widzicie, to jest moja nagroda. Top League, o właśnie. Jeżeli będę miał top 25, to już będę miał Evo Booster. To są rzadkie. Evo Booster. A, i tu są pewnie dwie legendy. No i najlepsze jest to. No dobra, to jeszcze raz sobie zagramy. Tylko tym razem użyjemy tak, tak i tak. Start $5. Mam nadzieję, że tutaj będę walczył z troszeczkę lepszymi. Chociaż kurde, jeżeli to ten poziom jest taki tak dziwnie robiony i tak dziwnie tutaj ustawiany, no to dobra, no to im za chwilę mogę, wiecie, wylosować gościa inaczej. I na następny raz nadal nie będę mógł użyć najsłabszych dinozaurów z prostego powodu, że przeciwnik może w pierwszej rundzie wystawić mi też jakieś indominusy i inne rzeczy. Więc niby fajnie, niby się cieszę z tej wygranej, ale jednocześnie no trochę nie rozumiem tego. Okej, okay, dwa punkty. O kurde, 65 ataku. Dobra, też sobie zostawię te dwa punkty. Nie ma problemu. Bonitazaura. Fajny ten dinozaur był. Mam go chyba na jakimś tam wbitym wyższym poziomie, albo i nie. Albo już mi się z czymś innym kojarzy. No dobra, dawaj, atakuj. Atakuj, kończmy to, nie ma sensu. O, moja tura. Ojku, no wystarczy, że jednym tym się przebije. Nie wiem, po co odkładać takie nieuniknione, że i tak nie masz szans tego wygrać. Przepraszam, ale i tak nie masz szans tego wygrać w żaden sposób. O, ten jest fajny. Gigantopekalalala. No, ten wygląda zarąbiście. Mogę 4 punktami się przebić, czy 4 pod obronę? Czekajcie, czy ja gram z innymi graczami, czy ja gram z botami? Bo naprawdę mam takie wrażenie, jakbym grał z botami. Chociaż może wie, że nie ma szans ze mną i dlatego takich dinozaurów używa. Pewnie tak jest. Dobra, 20. Teraz mamy 40 pucharków. A, to mamy te ligi. Okej. I za każdym razem będę dostawał lepsze nagrody. Ej, spoko to jest. I oj! O! Widzieliście, jak było blisko? Czekaj, czyli ja mam tutaj top prize? Czyli ja też tu mogę to dostać? O co chodzi? Czemu to było? Czemu to było na tym, na kole, jeżeli ja klikam na to? I tutaj tego nie ma. Chyba, że ja losuję ze wszystkich nagród? Może tak to jest. Battle, czy mam coś jeszcze do zawalczenia? No mam jeszcze parę... Ojejku, ale mi ścierwi gra. Dobra, zawalczymy sobie w ten sposób.
i może, może też nie będę walczył z jakimiś kozakami totalnymi, chociaż wiecie, to już będę w lobby widział, czy mam szansę, czy nie mam kompletnie szans. Mam szansę, mam nawet ogromne szanse, także trzy walki sobie szybciutko rozagramy. Miejmy nadzieję, że jakoś pójdzie to sprawnie. O, i ja zaczynam? Ja zaczynam. Okej, okay, jeden punkcik. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, o ile mi rating podskoczy i czy na przykład dostanę kolejną możliwość losowania tych nagród. No to mnie w sumie ciekawi, jak to tutaj zostało rozwiązane, ale fajne, na pewno coś innego niż kończenie eventów, tak jak mówiłem. Dwa punkty, czekajcie, dobra, wiecie, spróbuję, bo i tak się przebiję. Nice. Dobrze, że zaryzykowałem. I mamy Giganotozaura. Szkoda, że Giganotozaur taki niedoceniony tutaj w tej grze. Mi się, wiecie, Giganotozaur kojarzy z potężnym gościem, który, znaczy potężnym dinozaurem, który robi pogrom, ale to wiadomo, to przez Ark Survival Evolved. A tutaj, no, Giganotozaur taki średni, mocno średni. Ile? Dwa punkty. No to i tak się przebijam przez ciebie, także dziękuję bardzo. W ogóle myślałem, żeby na tym kanale sobie nie powrócić na przykład do Pixarka. Albo do Arka, chociaż nie, na Arka nie mam ochoty, ale Pixarka mógłbym sobie coś tam pograć. Będę musiał pomyśleć. Dobra, 40 i... ziup. Dobra, mamy 60 pucharków i swipe. Zobaczymy, może tym razem uda się jakąś nagrodę wylosować. Może coś będzie i niestety 750 punktów DNA, więc blisko. Wiecie co, ja będę sobie to rozgrywał. No. Pewnie będę sobie to rozgrywał. Ile to jeszcze będzie trwało? 2 dni i 0 godzin. No to zobaczymy, jaką rangę mi się uda wbić. Na razie widzieliście, jak to działa. I co? Weźmy sobie tiketiki jeszcze. Bo może coś tutaj ciekawego się uda trafić. I 150 tysięcy żarcia. Tutaj mamy to. 27. I... o! Jurassic Ride. Tego właśnie potrzebowałem. I sprawdzamy tutaj. Niestety nie udało się tego zyskać, więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze sprawdzimy Nodosaurus. Nie, oszczędzam. No, oszczędzam. Nie będę już wydawał. Na razie zbieramy punkty. Może na tą paczkę za 10 tysięcy. Zobaczymy, jak będzie. Także miłego dzionka życzę. Do zobaczenia. Cześć.